Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać, jak sobie poradzić, jeżeli macie jakieś elektronarzędzie, szczególnie dwupinowe, nie macie do niego baterii, a macie jakiś system baterii, jak sobie poradzić, ale kukuruku. Dzięki, taki fej ma taka fryzura. Słuchajcie moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć, jak sobie poradzić, jeżeli macie dwupinowe najczęściej elektronarzędzie i chcecie do niego używać innych baterii. W tym przypadku kupiłem kosiarkę Ryobi i ona jest na baterię Ryobi. No tak było. Nie zmyślam. Mimo że miałem te baterie, to nie chciałem kolejnego systemu baterii i stwierdziłem, że będę sobie zasilał je z Boscha. Również 36-woltowego, bo tych Boszy mam system, mam tych baterii z 7, 8, 9. Więc bez sensu trzymać kolejne osobne baterie, kolejną ładowarkę, która jest niemała. Stwierdziłem, że przerobię sobie na inny system. Jak wiecie, system Ryobi w większości przypadków, szczególnie 18-woltówki OnePlus, są wszystko zasilane dwoma stykami, nie ma tam żadnych pinów kontrolnych, więc zrobienie jakiegoś adaptera, tak jak tutaj mam chociażby Milwaukee, w sensie tu wpinamy do Ryobi, a tutaj mamy Milwaukee. Takie adaptery są u mnie na sklepie, jakby ktoś chciał. W sumie ten, co teraz wam pokazuję, też będzie na sklepie. Tutaj zacząłem go robić, a później po chwili stwierdziłem, że może chcecie taki film, bo może wam się przyda, więc zacząłem nagrywać. Będzie to prostsza wersja, bo pierw miałem to zrobić w formie adaptera, czyli po prostu wsuwki, czyli będzie to miało to być wsuwane na zasadzie: wsuwamy baterię Boscha w adapter i później to wsuwamy do kosiarki Ryobi. Jednak potrzebuję na CITO kosiarkę, bo potrzebuję pokosić ogród. Nie mam czasu projektować tego teraz. Akurat mam dół od Boscha gdzieś tam zaprojektowany 36-woltowego, więc stwierdziłem, że przylutuję to bądź na jakichś stykach to zrobię. Zaraz jeszcze zobaczę. Prawdopodobnie stąd będą wychodziły przewody z jakimś konkretnym stykiem, który zostanie włożony do kosiarki. Prawdopodobnie nawet delikatnie to podpasztetuję klejem na gorąco i to w zupełności wystarczy. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo się pamiętam, tam w kosiarce, czy tam są w ogóle piny wystające, czy tam są wtyki. Już nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Więc powiem wam moi drodzy, że pierw muszę przygotować tak czy siak to z jakimiś kabelkami, a czy ja je później zakończę jakąś wtyczką, czy czymś innym, to się zaraz okaże. Więc moi drodzy, musimy mieć wydruk. Tutaj zobaczcie, już wpuściłem sobie piny, to nie jest nic, jakieś wielkie halo, są te piny, których ja najczęściej używam. Teraz dolutuję po prostu do nich zwykły kawałek kabelka i zaraz zobaczycie magię działania Boscha w Ryobi. W ten sposób mamy polutowane nasze przewody. Pod takim, jak widzicie, kątem są, żeby to jakoś było fajnie wyprowadzić. To jest akurat z drugiej strony. Montuję to i zaczynamy dalej. Zobaczcie, przewody są włożone, uważajcie, żeby nie zrobić zwarcia. Zawsze robię tak w adapterach, że wkładam to porządnie, żeby to, wiem, że się zacisnęło w naszych ząbkach. I teraz są tutaj też takie otwory zawsze, żeby to sobie zalać jeszcze pasztetem. Czy znacie może jakąś tanią fabrykę pasztetu, która chce sprzedać fabrykę pasztetu? Nie, no ale naprawdę pasztet w takim miejscu upewnia was w tym, że macie to porządnie, dobrze umocowane, nic się nie będzie działo. Przynajmniej mi się to zawsze sprawdza, więc tak robię. A słuchajcie, w kosiarce Ryobi to miejsce jest tak na styk zrobione, że bateria Boscha stricte tutaj nawet nie wejdzie. Widzicie? Musiałaby od razu już wchodzić w te prowadnice. Ona nie wchodzi w te prowadnice, ale jestem w stanie z tym handlować. Nie muszę domykać tej klapki, którą w zasadzie teraz tutaj sobie wypiąłem, żeby mi nie przeszkadzało. Zaraz to podepnę, żeby ona tam chciała to zamykać. Ale pomysł jest taki, że dam po prostu nawet tutaj na winklu to mocowanie na baterię. Po prostu będę kosił w takiej opozycji. No nie oszukujmy się, ta bateria robi na budowie w pyle, w brudzie, więc jej się kompletnie nic nie stanie, jak ona będzie trochę trawy na sobie miała. Więc mocuję to wkrętami gdzieś tutaj. Zapytacie mnie, skąd wiem, że pod spodem nie ma jakiegoś prądu czy czegoś istotnego. Nie wiem, okaże się. No i tak jak widzicie, adapter jest już przymocowany, tam jest zalane klejem dosłownie dodatkowo, bo te styki tak dosyć ciężko mi tam weszły, to są te same styki, co zrobiłem z tej strony. Bardzo ciężko weszły, musiałem skrosować je, bo jest odwrotnie plus i minus. Tak jak mówiłem, to wystaje nam teraz. No, jestem w stanie handlować z tym, nawet zdjąć całkowicie tą część, ale mi nie przeszkadza w zasadzie.
A jakbym chciał wrócić do Ryobi, to klej na gorąco, jakby porządnie szarpnę i wyskrobię go, to wyjdzie. To jeden wkręt, tylko wykręcam, w zasadzie to się trzyma mocno, nawet nie ruszy się. Ale nie jest to też inwazyjna metoda, zauważcie. No co, podpinam i zaraz zobaczymy, czy działa. Nie wiem, jak ja to włączę jedną ręką, ale postaram się. I prawie. O, jest. Zostałem w jednym systemie baterii. A więc, moi drodzy, jak widzieliście, nie jest to w żaden sposób skomplikowana czynność, żeby zasilić sobie inne narzędzie troszeczkę inną baterią, niż przewidział producent. W tym przypadku może nie wyszło to jakoś super estetycznie, ale też nie było to moim celem, ponieważ wiecie, jakie mam podejście, narzędzie ma działać niezawodnie. To, że osłonka się domknie czy nie, no to już jest inna kwestia. Jeżeli by się ktoś uparł, można by było zrobić podwyższenie tam i zrobić, że to się domykało, ale nie ma sensu. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jeżeli Wam się spodobał, to palnijcie łapkę w górę, a jak zobaczę, że Wam się to podobało, to w tym momencie nagrywam filmik już odnośnie Gardeny, która będzie zasilana baterią. Zobaczcie jaką. Ale mówię, wrzucę ten filmik, zacznę go obrabiać dopiero jeżeli zobaczę, że ten filmik Wam w jakiś sposób się podoba, żebym wiedział, czy jest sens robić takie poradniki z przerabiania baterii na inne systemy. Tymczasem, moi drodzy, trzymajcie się, miłego dzionka i hejka.